Bardzo uhuhu. Bo to ewidentnie jest miejscówka nawet nie stalkera, ale stalkerów. To taka wielka kopuła, którą widzicie na horyzoncie. To jest właśnie Arka. Mamy tutaj wielki magazyn, składowisko masek przeciwgazowych, ale masek dziecięcych. Ojej, jak to świeci. Widzicie, jak miga czerwona lampka? Ta ziemia na podłodze szybko skoczyła do 5 mikrosiwertów. Jestem ciekaw, na jakiej wartości się zatrzyma. Dobry dzionek. Jestem Rządny Przygód i jak widzicie, znajdujemy się w wymarłym mieście, w Prypeci, w zamkniętej strefie czarnobylskiej. I dzisiaj będziemy zwiedzali sobie niektóre bloki, niektóre klatki schodowe. Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Jak widzicie, nagrywam to z kamery na głowie, ponieważ łażenia jest sporo, a dodatkowo muszę być w miarę dyskretny, żeby uniknąć złapania przez strażnika, ponieważ oczywiście po zonie nie można poruszać się w jedną osobę, trzeba mieć przewodnika, a ja w tym momencie idę sam. Miasto stoi opuszczone od ponad 30 lat, 33 lat w zasadzie, także miało sporo czasu, żeby całkowicie zarosnąć. Tych drzew na pewno tutaj nie było 30 lat temu. Widzicie jakieś trzepaki, być może w niektórych miejscach place zabaw. Wszystko było czyściutkie. Zupełnie przypadkowa kamienica. Blok, przepraszam. Wielka płyta prawdopodobnie. Cała Prypeć jest z tej wielkiej płyty zbudowana, ponieważ powstała w 1970 roku. Całe miasto przeznaczone po prostu dla pracowników elektrowni atomowej w Czarnobylu. Mamy klatkę schodową. Parter sobie odpuszczę i idę od razu na górę. Jakaś karteczka. Tut był spić? Tego słowa nie znam. Może imię jakieś. Prawdopodobnie karteczka zostawiona przez jakiegoś eksploratora, może stalkera, który chciał zaznaczyć swoją obecność w tym miejscu. Ewidentnie tu mogli przebywać stalkerzy, bo pomieszczenie jest posprzątane. Stalkerzy to generalnie są osoby, które nielegalnie poruszają się po zonie. Ja w tym momencie przepustkę mam, tylko po prostu nie wolno mi chodzić samemu. Stalkerem nie jestem, broń Boże. Wolf from Armenia brought all oil for Stalker Brothers. Ciekawa sprawa. Tutaj widziałem fajne rzeczy, pozostałości, chociaż prawdopodobnie przyniesione z jakiegoś innego miejsca. Świeżutkie filtry, filtropochłaniacze do masek przeciwgazowych i same maski. Już na samym wstępie fajne znalezisko. Mówię, że prawdopodobnie nie pochodzi stąd, tylko zostało przyniesione, ponieważ dlaczego w zwykłym mieszkaniu w Prypeci miałyby znajdować się takie przedmioty? Uhuhu. Uhuhu, bardzo uhuhu. To jest niezły strzał zaliczyłem na sam początek, bo to ewidentnie jest miejscówka nawet nie stalkera, ale stalkerów. No tu nie ma innej opcji kompletnie. Mają przyniesione materace, zamiecioną podłogę, jakieś książki, w tym przypadku Obsiestwo w Jednije, uciebnik, czyli podręcznik. Czy prawdopodobnie jednak tego nie czytali, po prostu leżało tutaj. Melodia, czyli muzyka chyba. A to wygląda jak zbudowany z klocków model reaktora numer 4, bloku reaktora numer 4. Przepraszam, którego ta część eksplodowała
w momencie awarii w roku 1986, 26 kwietnia. Ale ciekawostka, już na sam start. Kwatera stalkerów, sporo tego jest. Ciekawe, czy już się stąd wynieśli, czy po prostu w tym momencie eksplorują zonę dookoła i wrócą tutaj na wieczór. No niestety mój rosyjski jest zbyt słaby, natomiast zorientowałem się, że jest to fragment z jakiegoś rodzaju księgi religijnej, nie wiem czy Biblii. Na dole mamy gwiazdę Dawida, a tu powyżej mamy Ischot, głowa 34. To jest miejsce, skąd pochodzi cytat. A poniżej sam cytat, zaczynający się od słów i wskazał gospodarz coś i cytat samego gospodarza. Ciekawa sprawa, postaram się to przetłumaczyć w domu i umieścić tutaj napis, co to tak naprawdę znaczy. Dozymetr mi się odzywał przed chwilą. Oczywiście mam go przy sobie. Jeżeli stalkerzy poruszali się po jakichś skażonych terenach, to możliwe, że tutaj nadal została na przykład na ich ubraniach radiacja. Ale widzę, że nie bardzo, nic tutaj raczej specjalnie nie skacze. Ten płaszcz świeci trochę bardziej w porównaniu do otoczenia, bo w otoczeniu, w tym pomieszczeniu mamy jakieś tam dopiero setne części po przecinku, a tutaj już chyba 0,4 złapaliśmy najwyżej. Czyli trochę świeci, ale to nie jest nic groźnego. Żadne groźne wartości. Plan wtarowa etaża na OTM 6000. Plan drugiego piętra generalnie. Czegoś. Ale nie będę go rozszyfrowywał, więc zwiedzam dalej. Chociaż znajdka na sam początek trafiła nam się nieprawdopodobna. Zamykam za sobą drzwi, bo oczywiście nie chcę, żeby przeze mnie stalkerzy, którzy naturalnie są szanowani w zonie, mieli jakieś problemy, żeby ktoś się na przykład łatwiej znalazł. W ogóle numer mieszkania 44. Idę wyżej, a skoro idę wyżej, to może jeszcze jedna ciekawostka dla was w kwestii stalkerskiej. To mieszkanie, które zwiedzaliśmy, było na pierwszym piętrze. Otóż wynika to z tego, że jeżeli byłoby na parterze, to przez okna strażnik przechodzący obok mógłby po prostu zobaczyć, że w środku kryją się ludzie. A gdyby było jeszcze wyżej niż pierwsze piętro, to strażnik mógłby po prostu zobaczyć na przykład światło z dalszej odległości. Nie musiałby nawet podchodzić do budynku, żeby wiedzieć, że ktoś się w nim znajduje. Czyli pierwsze piętro jest opcją optymalną w celu pozostania niewykrytym. Wydawało mi się, że słyszałem hałas na najniższym piętrze, na parterze. I teraz zastanawiam się, czy to strażnik, czy to stalker, czy najlepsza opcja, jakaś z osób z mojej grupy, ponieważ kilka osób, z którymi tutaj jestem w Prypecie, kręci się po okolicznych budynkach. Nie wiem, wydaje mi się, że to może wiatr tam na dole hałasuje. Taką mam nadzieję. Bo byłoby słabo, gdyby to był strażnik. Sytuacja mogłaby jeszcze wyglądać tak, że strażnicy wiedzą o tej miejscówce stalkerów, że została ona już odkryta i zwyczajnie zaglądają tu co jakiś czas. Także budynek raczej przy połowy sobie wybrałem. Ale biorąc pod uwagę moje odkrycie, nie żałuję. Zastanawiam się, czy jest tutaj wyjście na dach. Słyszycie to, nie? Drzwi na dole trzaskają.
Ale no cóż, pozostaje mieć nadzieję, że odpowiada za to tylko wiatr. Myślę, że dobrym pomysłem mogłoby być wyjście z tego budynku, biorąc pod uwagę te mieszkanie stalkerów i wejść na dach w innym budynku, który będzie nieco bardziej bezpieczny i w którym nie będzie takiego ryzyka, że jest obserwowany przez władze. Dobra, myślę, że to jest dobra opcja. Szukam innego budynku po prostu, żeby załapać się na widoczki z dachu. Wyglądam przez okno. Osoba, z którą tutaj jestem na tej wycieczce, jej organizator, powiedzmy, powiedział, że jeżeli strażnik usłyszy kogoś w budynku, to najczęściej po prostu czeka w krzakach przy wejściu, aż taka osoba wyjdzie. Dlatego myślałem może, żeby wyjść po prostu jakimś tylnym oknem. Chociaż no, szansa, że strażnik akurat mnie usłyszał, akurat tutaj się zjawił, jest niespecjalnie duża. Jak to spadnie, to narobi takiego hałasu. Wow, ale jestem zwinny. No, to na spokojnie widzę. Nawet jeżeli strażnik byłby przed wejściem, tak jak mówię, szansa jest niewielka. Ale ja mu właśnie uciekłem. Temu potencjalnemu 5-procentowemu strażnikowi. Ten tutaj mniejszy, położony bardziej na granicy osiedla, bo tam dalej nic nie ma. Czy ten większy tutaj, taki długi? Spróbuję ten. Ja się chyba nie muszę aż tak spinać, bo wieje wiatr. A to oznacza, że zagłusza sporą część odgłosów, które mógłbym wydawać. Tutaj był jakiś spis. Ciekawe czego. To jest parter jednej z klatek schodowych. Powiedzmy, ten główny kawałek mniej więcej odszyfrowałem. Oj, zostawiłem ślad. Interesy klasy robotniczej, jej pracowników, jej członków, generalnie wymagają takiego wspólnego porozumienia kilku różnych klas, kilku różnych, nie wiem, zawodów może? Podpisany jest jako Włodzimierz Lenin. To jest cytat z Lenina. Minąłem się właśnie z dwoma osobami z mojej grupy, z mojej bandy eksploratorów, powiedzmy. Powiedziałem im, gdzie jest to mieszkanie stalkerów, natomiast ten budynek jest stanowczo większy, dłuższy to przede wszystkim, falowiec. I kurczę, widzę, że jego stan jakiś specjalny nie jest. Ruina obłożąca ze wszystkich ścian tapeta. Idę na górę, na dach w tym momencie. Natomiast tak ciągle gadam o tym, że miasto zostało wybudowane specjalnie na potrzeby elektrowni. Otóż tak, to się jak najbardziej zgadza i to jest właśnie ciekawostka, o której niewiele osób, które nie interesują się bezpośrednio Czarnobylem, ma pojęcie. Otóż tym opuszczonym wielkim miastem jest właśnie nie Czarnobyl, a Prypeć. Ponieważ Czarnobyl jest miejscowością, obok której powstała elektrownia atomowa, 18 chyba kilometrów od niej. Natomiast zaraz obok elektrowni, 4 km od niej, wybudowano specjalnie dodatkowe miasto, Prypeć. I to jest właśnie
to tutaj miasto, to po którym teraz chodzimy. Nie będę tutaj za głośno mówił z balkonu, bo to się niesie strasznie, szczególnie po wodzie. Co to jest za woda tutaj? Nie wiem niestety, a nie mam za bardzo dostępu do mapy. Ale widoczek jest przedni, chociaż z tamtej strony będzie jeszcze lepszy. Bo w tamtą stronę powinna być sama elektrownia. Mam nadzieję, że jest tutaj wyjście na dach i że uda mi się tam dotrzeć. Sympatycznie by było spojrzeć sobie na tą elektrownię, bo balkony nie wychodzą na tamtą stronę. Czyli się udało. Jak sympatycznie. O! Tam widzę ludzie z naszej ekipy na drugim dachu. O, i tam też. Wszyscy fotki robią, bo tam jest reaktor numer 4. To taka wielka kopuła, którą widzicie na horyzoncie. To jest właśnie arka nasunięta na reaktor jakieś, nie wiem, chyba 2 lata temu w celu ograniczenia promieniowania. Wcześniej była tam znacznie mniejsza betonowa kopuła, która niestety zaczęła się rozpadać, więc trzeba było ją zastąpić tym tutaj gigantem o wysokości 110 metrów, który wytrzyma teraz bodajże jakieś 100 lat. Te dwa wysokie budynki to są 16-piętrowce i one są położone gdzieś przy placu centralnym w Prypecie. Natomiast tutaj strasznie kiepsko go widać, ale za drzewami ukryte jest diabelskie koło w SM miasteczku. W ogóle całe miasto zarosło do tego stopnia, że widać tylko te wyższe budynki. Jeszcze z ciekawostek, na które zwrócił uwagę kierownik Krystian, to tutaj, ta szczelina, to jest przerwa między dwoma budynkami. Tam jak się spojrzy w dół, to można normalnie zobaczyć niemalże ziemię. Chyba w sumie całkiem ziemię. Dwie ściany, które stoją zaraz obok siebie. W tym momencie jesteśmy między dwoma różnymi budynkami. O, tutaj w mieszkaniu coś więcej pozostało. Szafki jakieś, ale jak widzicie, wszystko wyprute, wydarte przez szabrowników. Mieli w końcu na to 30 lat. Ciężko byłoby oczekiwać, że nie skorzystają z takiej okazji, jak miasto porzucone w ciągu w zasadzie 24 godzin. Mieszkańcy miasta zobaczyli eksplozję 4. reaktora. Zobaczyli dym, ogień nad nim. I 24 godziny później, po zorganizowanej akcji ratunkowej, opuścili swoje mieszkania, zostawiając w zasadzie większość rzeczy. Zabrali tylko te najcenniejsze, ponieważ mówiono im, że za 3-4 dni wrócą tutaj z powrotem. 50 tysięcy osób. Jesteśmy blisko szkoły i mamy tutaj wielki magazyn, składowisko, nawet nie wiem jak to nazwać, masek przeciwgazowych, ale masek dziecięcych. One są znacznie mniejsze po prostu niż takie maski dla dorosłych. Mają też dość ciekawy, śmieszny kształt, zabawny. Jest ich naprawdę sporo tutaj na ziemi. Były porozmieszczane w tych skrzyniach, teraz wszystko niestety zostało rozwalone, natomiast wygląda to fajnie. O! Nówki sztuki prawie, że. Tutaj jakaś maska dla dorosłego. Dla porównania. Zostawiliśmy teraz część mieszkalną miasta gdzieś tam w tyle i pojechaliśmy do części bardziej technicznej. Ciekawe w niej jest to, że była ona użytkowana już po awarii, po 1986 roku, ponieważ znajdowało się tutaj laboratorium oraz szklarnie, w których prowadzono prawdopodobnie, z tego co wiem, różnego rodzaju badania nad ziemią, przywożoną tutaj na przykład z okolicy i tym podobne rzeczy. Podobno jest tutaj trochę podwyższone promieniowanie. Tutaj widzicie resztki szklarni, obskoczę je bardzo szybko i potem pójdę w tamtą stronę do laboratorium, gdzie
znajduje się sporo różnego rodzaju fiolek, specyfików i innych pozostałości. Na razie promieniowanie jest tylko delikatnie podwyższone, 0,6 mikrosiwerta na godzinę. To jest bardzo malutka wartość, zupełnie nieszkodliwa dla zdrowia, natomiast wyższa niż w innych miejscach, które odwiedzaliśmy do tej pory. Przynajmniej w niektórych z tych, większa po prostu niż w większej części strefy. To skrzypi, jakby się miało zawalić po prostu w każdym możliwym momencie. Nie byłoby to sympatyczne skończyć pod z taką stalową konstrukcją. Tak naprawdę w tych szklarniach szukamy jednego artefaktu, skrzyni z oznaczeniami promieniowania. Leży tutaj obok porozrzucane sporo maszyn, a w zasadzie ich pozostałości. One, tutaj promieniowanie spadło z powrotem do typowego poziomu, natomiast maszyny często na smarze zbierają wyższe wartości niż te panujące dookoła. Dodatkowo wiele maszyn było wykorzystywanych do likwidowania skutków katastrofy, dlatego świeciły po prostu mocniej, ponieważ zostały napromieniowane, ale nie wydaje mi się, żeby te tutaj maszyny były do takich celów wykorzystywane. Zwierzęta i natura generalnie przejmują totalnie zamkniętą strefę czarnobylską. Dlaczego miałyby tego nie robić? Mają idealne warunki. Człowiek im kompletnie przeszkadza. Promieniowanie, które utrzymuje się w tym miejscu, wciąż uniemożliwia ponowne wykorzystanie tych terenów dla celów mieszkaniowych. No i to właśnie gdzieś tutaj w tych szklarniach prowadzono niektóre z badań odpowiedzialne za wysnucie takiej tezy, że właśnie miejsce to jest nadal niedostępne. Weszliśmy do jeszcze innego typu szklarni. To jest w miarę ciekawe, bo te takie stoły, to co wygląda na stoły, w rzeczywistości było donicami. I jak widzicie, promieniowania teraz tutaj nie ma, to miałoby wyjść bardziej dramatycznie. Miało być promieniowanie. W każdym razie tutaj posadzone były zapewne różnego rodzaju rośliny. Tylko ciekawe pytanie brzmi, co dokładnie badano na tych roślinach. Teraz rosną tutaj po prostu drzewa wewnątrz tych donic. A tu jest pewnie resztki systemu nawadniającego. Jak ja mam stąd wyjść w ogóle? Dołem, górą? Jak już raz się zawaliło, to chyba drugi raz się nie zawali, nie? Kurczę. Może spróbuję jakiegoś obejścia w tamtą stronę i tam pójdę w stronę laboratorium. Tej skrzynki, której szukałem, jakoś nie mogę znaleźć. Nie wiem, w której części kompleksu jest ona położona. Coś, co jest naprawdę potrzebne do poruszania się po zonie, szczególnie na takich wycieczkach jak ta tutaj, na takich wyjazdach, gdzie nie chodzi się za przewodnikiem, tylko po prostu jedzie w dane miejsce, a potem wędruje zupełnie samemu. No przydatna jest generalnie orientacja w terenie, żeby się zwyczajnie nie zgubić. Bo wszystko jest tak zarośnięte, że widoków tutaj specjalnych nie ma. Tutaj dotarliśmy już do budynku laboratorium, przy czym ciekawostka na jego temat jest taka, że pierwotnie nie powstał on wcale jako laboratorium. Został wybudowany jako przedszkole, które nigdy nie zostało uruchomione, bo nastąpiła katastrofa w elektrowni i miejsce zmieniono na laboratorium. Dopiero wtedy. Tutaj nawet widzicie jakieś resztki placu zabaw, który nigdy nie został usunięty. Wchód, wejście. Proszę bardzo. Tylko dokąd? To wygląda trochę jak kuchnia. Może być. Kuchnie też są potrzebne. Zarówno w przedszkolach, jak i w ośrodkach naukowych. O, to fajna sprawa. Na ziemi jest lód, warstwa lodu. O, a tutaj wydaje mi się, że widzimy już bardziej pozostałości laboratorium niż przedszkola. To oczywiście szafki, nadal dziecięce, ale te półki pewnie służyły już do przechowywania próbek, słojów i tym podobnych rzeczy. Zresztą te słoje, o których wspomniałem, walają się tutaj na ziemi.
Niektóre z nich rozsypane, niektóre otworzone, pęknięte. Ciekawe, czy mają podwyższone promieniowanie. Tutaj, przy tej ziemi, która się z niego wysypała, chociażby. Łapiemy pół mikrosiwierta na godzinę. Wartość raczej standardowa, ale wyższa niż w powietrzu. O, i tutaj znowu regały zastawione workami z ziemią, prawdopodobnie ziemią, bo wydaje mi się, że właśnie ziemia była tutaj badana. Ojej, jak to świeci. Widzicie, jak miga czerwona lampka? Ta ziemia na podłodze szybko skoczyła do 5 mikrosiwertów. W momencie trochę mniej mówię, bo staram się oddychać jak najmniej, żeby tej ziemi nie wciągać, nie mam na sobie maseczki. Jestem ciekaw, na jakiej wartości się zatrzyma. Teraz mamy prawie 9. Przełożyłem dozymetr dosłownie kilka centymetrów obok i już, proszę bardzo, bardzo szybko złapałem 14,5. Zaraz tutaj wyskoczy, o, ponad 15. 16. Zatrzymał się na 16, wyżej nie wejdzie. To jest stanowczo podwyższony poziom promieniowania. 13 mikrosiwertów to stanowczo wyżej niż norma, bo norma wynosi jakieś, nie wiem, 0,2 mikrosiwerta może. Zastanawiam się, czy inne ziemie tutaj też w ten sposób promieniują, ale no nie. Ta tutaj na przykład utrzymuje się na 0,7. Ta tutaj 0,8. 1 mikrosiwert może. Piasek w tym miejscu zaczyna spadać. Ta ziemia tutaj rozsypana z tej próbki musi być po prostu bardziej radioaktywna. Musiała dotrzeć tutaj z jakiegoś terenu mocniej skażonego. I te wszystkie ziemie oczywiście pozostały w tych miejscach. Tutaj w miejscu ich badania i składowania są opisane. Tutaj na przykład 1991, czyli ile lat po? 5 lat po katastrofie. Mógłbym przebadać wszystkie te półki, ale myślę, że więcej niż te 15, które tam znaleźliśmy, już nie trafimy. Oczywiście dozymetrem, trzeba pamiętać, nie dotykamy powierzchni, które mierzymy, trzymamy go po prostu dość blisko, ponieważ nie chcemy przetransportować cząsteczek, nie chcemy skazić samego urządzenia, żeby potem byłoby nieużywalne. Nie wiem, myślę, że więcej niż 15 nie złapiemy. Idę zobaczyć inne pomieszczenia. To tutaj na przykład zostało trochę zablokowane. Mam nadzieję, że ten piasek, w którym właśnie stanąłem, nie świeci zbyt mocno, bo potem zostanie na moich butach i to moje buty będą świeciły. Nie, w okolicach 1 mikrosiwerta. To są bardzo standardowe wartości, ale wciąż podwyższone. O, a tutaj jest szafka oznaczona znakiem radiacji. W tym momencie już pusta. Zapewne trzymali w niej jakieś bardziej radioaktywne próbki. Zobaczymy, czy tam jest coś ciekawego. Nie wiem, gdzie jest moja grupa, bo wydawało mi się, że kręcili się właśnie tutaj w laboratorium, ale jakoś zniknęli. To wygląda na biuro. Tutaj raczej nie będzie radioaktywnych próbek, tylko dokumentacja techniczna, dokumentacja dotycząca próbek. Nie potrafię mówić. Słaba sprawa. Nie potrafić mówić, nie polecam, szczególnie jak się mówi do tylu osób, ile was tutaj jest. Jakbyś chciał dołączyć do grona tego osób, to też polecam. Subskrypcja pozwala na otrzymywanie powiadomień o nowych filmach. A to fajna sprawa, szczególnie jeżeli filmy ci się podobają. Szukam jakichś dokumentów, które byłbym w stanie odcyfrować. O, ten tutaj na przykład wygląda czytelnie. Plan roboty, czyli plan pracy. Oddziału Radiologii i Rekultywacji NTC NPO Prypeć na Janwar. To jest... Czym jest Janwar? Janwar to jest chyba styczeń 1991 roku. I tutaj mamy rozpiskę tej pracy. Nie będę chyba tego wszystkiego rozcyfrowywał, natomiast fajnie, że znaleźliśmy pełną nazwę tej placówki, której to nie znałem pełnej nazwy. Pokój 113. Nadal jakaś tablica. Wygląda to trochę, jakby to przedszkole było naprawdę szybko zaadaptowane na potrzeby laboratorium. Ale skoro dokumenty pochodzą z 91, 5 lat po katastrofie, tak samo próbki, piętro niżej widziałem opisane jako 1991. Ciekawe, czy to jest rok opuszczenia tej placówki również. Może po prostu stwierdzono, że
Wszystkie potrzebne badania zostały już przeprowadzone. O! Te rysunki ewidentnie pochodzą jeszcze z momentu, kiedy to miejsce miało być przedszkolem. Jak bardzo przeplata się tutaj te właśnie zastosowanie czasu sprzed katastrofy i zastosowanie z czasu po katastrofie. Tutaj znowu papiury, dokumentacja i maski przeciwgazowe. Dziecięce. Można je rozpoznać po tym, że mają te oczka znacznie mniejsze, w ogóle są znacznie mniejsze. Ciekawe, czy świecą. Powinienem je najpierw zmierzyć, a potem dopiero podnosić, ale jestem nieodpowiedzialną osobą. Na szczęście wszystko w normie. Nawet niżej niż w innych częściach miasta. Mrocznie wyglądają. Prawdopodobnie zostały tutaj jeszcze z czasów przedszkola. Przedszkole zostało wybudowane, w pełni wyposażone, sprzęt obronny również. I dopiero potem okazało się, że po awarii elektrowni nie ma tutaj czego szukać. Szczególnie dla dzieci. Mech jest o tyle niefajny, że zbiera promieniowanie. Ten tutaj jest akurat czyściutki. Także jest bezpiecznie. A to są resztki pianina. Możecie zobaczyć tam metalowe struny. A z tej strony klawisze. O, tutaj. Oczywiście już nie działają. Nie ma na co liczyć. Obok leżą natomiast refieratywny żurnal. Czyli prawdopodobnie już coś dotyczącego działalności laboratoryjnej. Ciekawa sprawa, jak to się wszystko tutaj miesza. Takie główne laboratorium i kolejna szafka z tymi oznaczeniami radiacji. Ciekawa sprawa. Tylko że ciężko jest w tym stanie pomieszczenia ocenić, do czego ono dokładnie służyło. Szafka nie ma specjalnie podniesionego promieniowania. Jest opisana jako szkaf wytiażnoj. Dobrze czytam. Szkaf wytiażnoj. Tak, szkaf to jest oczywiście szafka. Wytiażnoj to jest oczywiście nie mam pojęcia co. Kieruję się do wyjścia i do mojej grupy. Ohoho. Kolejne szafki tego typu, wydaje mi się. I proszek, który nie ma podwyższonej radiacji. Dobra. W sumie ciul z wyjściem. Wyjdę oknem. No, a w takim razie mam nadzieję, że film ci się spodobał. Ja jadę do kolejnych obiektów, bardzo ciekawych obiektów i możesz subskrybować ten kanał, możesz zostawić łapkę w górę. Zgubiłem się. Jeżeli ten film ci się spodobał, i mam nadzieję, że za tydzień widzimy się znowu o 17 w piątek na kolejnym filmie. Jezu. A, i w opisie jest link do Instagrama, z którego często wrzucam relacje na bieżąco z tego, co zwiedzam. Także warto zajrzeć. No. To mam nadzieję, że dotrę do grupy i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Tak naprawdę dramatyzuję trochę, bo już wiem, gdzie jestem i moja grupa jest tam. O, nawet widać busa.